thine eyes and call forth what is within. Zobaczcie, przydługi wstęp i przydługie intro filmiku, ale no świetna scena. Grzech nie rozpocząć nią tego filmiku. Persona 4 Golden jest dostępna na PC. Już od jakiegoś czasu, ale byłem na urlopie, więc dopiero teraz ten filmik przygotowałem i publikujemy. Persona 4 to jest gra, którą można polecić naprawdę praktycznie w ciemno. I to nie musicie nawet lubić RPGów. I JRPGów oczywiście. Żeby Personę 5 polubić, czy w ogóle serię Persona. Być może wielu z was już spróbowało po raz pierwszy właśnie tego cyklu przy okazji Persony 5, a być może nie, bo może nie macie konsoli, może nie gracie na PS4, więc świetnie, że Atlus wydał tę grę właśnie na PC-cie. Mam nadzieję, że piątka też na PC-ta trafi, a już w ogóle idealnie byłoby dostać to na Switchu, bo to jest najfajniejsza forma gry w Personę. Tym bardziej, że to jest taka struktura gry, gdzie mamy normalne jakby życie codzienne, chodzimy do szkoły, gdzie nawet odpowiadamy na pytania nauczycieli, w zależności od tego, czy sobie dobrze radzimy, czy źle, to rozwijamy różne cechy, gdzie spotykamy się ze znajomymi, wybieramy, z kim bardziej chcemy zacieśniać więzi, a zacieśnianie tych więzi pomaga nam jakby rozwijać swoją postać poprzez rozwijanie tytułowych person. Tytułowe persony to są, jakby to powiedzieć, żeby tu nie komplikować, no personifikacje cech naszych osobowości, nie tylko naszych, i co dzięki nim zyskujemy moce i ataki specjalne do wykorzystywania w walkach. Natomiast wszelakie właśnie walki, bitwy i tak dalej, starcia z bossami, to się rozgrywa nie w tym normalnym świecie, tylko w każdej personie jakoś w jakiś tam sposób przenosimy się do alternatywnego wymiaru. Tutaj w Personie 4 to jest świat taki, no, do którego wchodzimy przez telewizory. Więcej nie będę zdradzać na ten temat, bo historia jest naprawdę intrygująca. Od samego początku faktycznie zaczyna się morderstwem, ale no w Personie nic nie może być takie proste jak zwykły kryminał, więc naprawdę fajnie się to rozkręca. Są bardzo fajne postacie. I klimacik, moim zdaniem, Persona 4 podoba mi się trochę bardziej niż piątka. Właśnie ze względu na ten taki bardziej sielski, spokojny klimat, bo piątka się dzieje w Tokio, a czwórka w Inabie, w małym miasteczku japońskim, gdzie jak wszędzie jest bliżej trochę, jest takie bardziej to skondensowane. Dungeony, które przemierzamy właśnie walcząc i szukając, no mówię, nie chcę znowu spoilować, ale przemierzając pewne właśnie lokacje w alternatywnej rzeczywistości, zauważamy, że no są trochę mniej szczegółowe, mniej rozbudowane, mniej ciekawe wizualnie niż w piątce. Natomiast są trochę krótsze niż w piątce i to akurat jest moim zdaniem zaleta. Walka jest typowa taka jak w JRPGach, to znaczy w wielu RPGach, w wielu JRPGach. Walczymy w turach, możemy rozkazać naszym podopiecznym towarzyszom, żeby walczyli automatycznie, możemy sami nimi sterować. Zawsze musimy pamiętać, żeby oczywiście uzupełnić zapasy leków i różnych przedmiotów wspierających przed wybraniem się do dungeonu. To jest kluczowe w tej grze. Na szczęście zawsze możemy zawrócić, jeżeli mamy tam odpowiedni przedmiot i potem rozpocząć na przykład od piętra, na którym jakby wycofaliśmy się, więc opcji jest tu naprawdę mnóstwo i odpowiednie dobieranie umiejętności, wiecie, do słabości przeciwników. Właśnie to też, że zdobywamy nowe persony i możemy je zmieniać w trakcie walki też, a więc mamy też inne zestawy umiejętności. Jest naprawdę strasznie to rozbudowane i to jest jeden z najfajniejszych na pewno systemów walki turowych. W piątce zostało trochę fajnie zrobione i rozbudowane i też pojawiły się dodatkowe ciekawe funkcje. Natomiast w czwórka, mimo tego, że ma już 12 lat, bo ukazała się na PlayStation 2, a potem dopiero na Wicie wersja Golden się ukazała, mimo że jest już no, dosyć stara, to ten system walki moim zdaniem wcale się tak strasznie nie zestarzał. Oprawa graficzna nie jest już najlepsza, natomiast jest takie to trochę stylizowane wszystko, wszystkie menusy, wstawki z filmików anime i na przykład sama właśnie walka, efekty i tak dalej, to nie wygląda źle, natomiast tekstury otoczenia mogą wyglądać słabo, ale hej, Deadly Premonition 2, czyli gra z tego roku, wygląda tak samo, więc no. Ale
ogólnie rzecz biorąc, to nie ma być recenzja Persony 4, to już stara gra i recenzji jest mnóstwo w sieci. Ten filmik przygotowujemy po prostu po to, żeby powiedzieć wam, że warto. Jeżeli nigdy nie mieliście okazji, to naprawdę Persona 4 to jest świetna okazja, żeby wejść w serię Persona. Tym bardziej, że jest tania, tam 70 parę złotych na Steamie. To naprawdę jest rozsądna i bardzo atrakcyjna cena, jak na taką grę, która wam zapełni 100 godzin albo więcej rozgrywki. I to naprawdę jest wyjątkowy oterpek, więc nawet jeżeli nie polubiliście się, nie wiem, z jakimiś finalami czy z innymi oterpegami typowymi, to to nie jest typowy oterpek i to jest jedyna w swoim rodzaju seria, która łączy w sobie, no, tak naprawdę trochę visual novel po części, taki właśnie, że zajmujemy się znajomościami i tam związkami z innymi postaciami, spędzaniem wolnego czasu, a z drugiej strony, no, taką właśnie walką w typowym fantasy uniwersum, więc polecam. Persona 4, dajcie znać, co sądzicie, jeżeli już gracie albo graliście dawno temu, tak jak ja. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oh my, special guests. I wonder how they'll play into all this.